Ale nie tylko dorośli mają lęki, młodzież też. Znaczy, znacie młodzież, słuchajcie, ja mam syna 10 lat, miał 10 lat, nagle tragicznie zaczął się bać latania samolotem, ale to wiecie, podchodził do lotniska, od razu trzęsiawka. Tragedia, myśmy mieli tanie bilety do Londynu, lecieliśmy do rodziny. Co robić? No oczywiście poszliśmy do terapeuty. Przychodzę do terapeuty, ona mówi, o, to poważna sprawa. Poważna sprawa? Najpierw muszę rozpoznać przyczynę lęku dziecka, dlatego muszę Państwa przesłuchać. O, kurwa. Usiedliśmy z żoną, ona pyta normalnie dzieciństwo, używki. Czy nie molestowałem syna modelem Tupolewa? Taki klasyczny problem. Potem wzięła mojego syna, przez godzinę go maglowała. Wychodzi taka spocona, syn też, mówi, proszę Państwa, znam już przyczynę lęku Państwa dziecka. I tu, kurwa, fanfary, lasery, konfetti, balon. Proszę Państwa, Państwa syn boi się latać, bo ma lęk przed śmiercią. Poważnie tak powiedział. Ja pierdolę, Sherlock Holmes, psychologii. Myślę sobie, no nie, no nie. Wow! Aj, kurwa mać! A ja myślałem, że się boi latać, bo się boi bez słówki. Rozumiecie, kurwa? Ja musiałem wydać 500, żeby się dowiedzieć. Oczywiście, że boi się śmierci, bo się boi się spierdolić, można przeczytać. Wiecie, to jest taka dedukcja typu, Watsonie? Widzę, że masz erekcję. Mniemam, że chcecie się ruchać. Nie, Sherlocku, przegrałeś. Ja tak reaguję na żyły wodne. Dobra, pomyślałem, jebać psychologię. Trzeba załatwić to domowym sposobem. Słuchajcie, dorosły, jak się boi latać, co robi? Pije alkohol. Jest kłopot, bo on ma 10 lat. Wiecie, gdyby on był z patologicznej rodziny, pierdolnąłby ćwiarek co dzień przed szkołą gitara. Ale ja zaniedbałem sprawy w dzieciństwie. Debil na sport go pchałem. No nic. Poza, wiecie, pojenie dziecka w miejscu publicznym to zaraz dzielnicowy na wywiadówki, kajdanki, bez sensu. Ale pomyślałem, ja to załatwię. Rozkminię to logistycznie. Rano przed wylotem, dwa soki po kubusiu, wylałem, wypłukałem butelki. Otworzyłem barek, whisky i jajer koniak. Pomyślałem sobie, ajer koniak. Wiecie, na bazie jajek jakieś wartości odżywcze. Jestem odpowiedzialny ojcem. Wlałem, słuchajcie, tutaj dwóch butelek, pół litra się zmieściło. Ale wiecie, jakiś irracjonalny lęk. Lęk, że robię coś nielegalnego. Słuchajcie, ja zdjąłem koszulę i do gołej klaty laso taśmą te dwie butelki przyczepił. Debil. Założyłem koszulę, marynarkę. Idziemy z synem na lotnisko, wchodzimy i on już widzi lotnisko, już, kurwa, poty, czerwone oczy, trzęsie się. Wygląda klasyczny zamachowiec samobójca. No klasyczny! Ja też, nie lepszy, wiecie, pas szachida za jer koniaku, kurwa. Podświadomie zacząłem lukać na kamery, no. W końcu się ogarnąłem. Ogarnij się. Patrzę na syna, mówię, ogarnij się. Idziemy do kibla. Wchodzimy do kibla, zamknąłem drzwi. Zerwałem z siebie to wszystko, zerwałem lasotaśmę, mówię, masz, pij, nie będziesz się bał. Co to? Pij, nie będziesz się bał. Tata, to gorzki. Masz, zagryzaj M&M'sami. Tak się przygotowałem. Słuchajcie, on zagryza, pijemy. I nagle, słuchajcie, ktoś otwiera drzwi, bo ja ze stresu zapomniałem ten skobelek. Myślę sobie, ja pierdolę. Jak to wygląda w środku? Ja pół nagi. Tu 10-latek, spocony, czerwony, jebia er koniakiem, wiecie, no. Klasyczna pedofilska randka na Okęciu. W dodatku z własnym dzieckiem. Patrzę na gościa i widzę, jest koloratka. Myślę, jest dobrze. Mówię, sorry, zajęty. Bum, zamknę drzwi. Widzisz? Tyle tu siedzimy, że ksiądz po kolędzie chodzi. Pij szybciej. No, po jednym, no pij. Tata, ja ci pomogę, wiecie. Ja łyczek, on łyczek, ja łyczek tego. I w kwadrans obaliliśmy pół litra na dwóch. Ja się ubrałem tego, wychodzimy z tego kibla. Idziemy do gate'u, ale myślę, że nie. Muszę zapić, wiecie, muszę zapić chujowy smak ajer koniaku i wyrzuty sumienia. Podchodzę do baru, od razu trzy podwójne bomby z łyskacza zamówiłem. Piję to whisky. Znaczy, ale kątem oka lukam na syna, nie? Patrzę na niego, słuchajcie, on taki wyluzowany. Usiadł na tym stołku barowym koło mnie. Tam jakieś były snaki do przegryzienia, jakieś paluszki, coś. Wziął jednego paluszka.
zaciągnął się, kurwa. Mówi do mnie. Ale szczerze, nie? Wtedy w grudniu. 3 lata temu. To ty udawałeś tego świętego Mikołaja? Szczerze? Ja. Pierdolisz. Serio? Synu, masz mi za złe? Pierdolisz moją matkę. Dzięki, kochani, trzymajcie się!